Siemaneczko, siemaneczko, mordeczki, witam serdecznie. O chuju złoty, niech żyje nam Adaś, szakal malinowy, Don Pedro, minister zdrowia. Niech żyje nam 100 lat, hurra! Jezus, nie mam ruskiego szampana, moi drodzy, bo ja tylko ruskie szampany lubię, ale ruskie taranie w modzie, to wodą mineralną będę świętował. Wiadomość, którą ogłosił nam szakal malinowy Don Pedro. 100 lat i zdrówko! Zdrówko Adasia! Adaś, moi drodzy, na którego niektórzy złośliwi mówili, że on jest tak kurwa smutny, jak kurwa, moi drodzy, paczka gwoździ zapomniana gdzieś w piwnicy, która opierdoliła się rdzą. Jezu, że to człowiek o pogrzebowej urodzie i tak dalej, moi drodzy. Przez 2 lata po jego konferencjach prasowych wzrastał odsetek samobójstw w Polsce. A dzisiaj, moi drodzy, Adaś stał się pozytywnym bohaterem, kurwa. Takim, wiecie, beautiful boy! Beautiful boy, cudowny chłopak, moi drodzy, który wychodzi i ogłasza, że w połowie maja kończymy z epidemią, że będzie koniec epidemii, hurra! Adaś! Ja pierdolę, moi drodzy, Adam ogłasza, że w połowie maja, proszę państwa, kończymy z epidemią, ogłosimy koniec epidemii w połowie maja, zostawimy tylko stan zagrożenia, tak? Epidemii już stanu nie będzie, epidemii będzie tylko stan zagrożenia, tak do wszelkiego spokoju, tak? No, dla tych, którzy wiecie, żeby ci, co jeszcze noszą w Biedronkach maski, kurwa, i na dworzu, jak jest 30 stopni w słońcu, to żeby byli spokojni, tak? Dla tych, którzy dbali o siebie i o innych, którzy przyjmowali te wszystkie dawki, które im zalecaliśmy, żeby oni byli spokojni, to po prostu jeszcze ten stan zagrożenia zostawimy, ale w połowie maja ściągniemy stan epidemii, proszę państwa. Tak, kończymy z tym. Ja mówię, ja pierdolę. Jezus, taka wiadomość przed majówką. Teraz wszyscy Polacy będą mogli ze spokojną głową się najebać na grillach. Nawet jak wstaniesz na drugi dzień po tym grillu, będziesz miał kaca, to będziesz się inaczej czuł. Bo już z tą wiadomością, z tą pozytywną wiadomością o beautiful boya Niedzielskiego, będziesz inaczej taki, wejdziesz tam kurwa to życie taki nastawiony, yeah, już nie będzie stanu epidemii. Od połowy maja kończy się 2 lata. Rycia dekla, moi drodzy, ja pierdolę. Myślę, że ta decyzja Adasia sprzed 2 lat, gdzie zamknął cmentarze 1 listopada, na 5 godzin przed 1 listopada, moi drodzy, i zakazywał na przykład jedzenia popcornu w kinie, tak? Czy chodzenia do restauracji, bo jak pójdziesz do restauracji i w odstępie usiądziesz od innego stolika, to jak się pierdolnie, to cię zabije. Myślę, że te decyzje spowodowały, że szybko wróciliśmy do normalności, tak? Że te 2 tygodnie nie trwało 10 lat, ale tylko 2 lata. To wszystko dzięki Adasiowi, moi drodzy. Naprawdę, wielu z ludzi mówiło, że wyjebać go w kosmos, niech leci na Marsa, niech doleje paliwa do łazika. A Adaś, teraz to wychodzi, że te wszystkie decyzje i te wszystkie działania Adasia to były dla naszego dobra. To, że nie mogliśmy dostać się do lekarza. To, że część ludzi umarła, bo nie dostała diagnozy na czas lub nie mogła się dostać na leczenie, bo był szpital czy przychodnia zamknięte. Tylko telefony działały. To wszystko, moi drodzy, wyszło nam teraz na dobre. Bo to było taka, wiecie, to jest taka taktyka. Adaś to kurwa długo opracowywał, no. Taką taktykę go, wiecie, bo on jest taki, wydawałby się smutny, że trochę nieinteligentny, a tu proszę, kurwa. Doprowadził nas, polskich Polaków, do tego, że w połowie maja kończymy z epidemią. Koniec epidemii, hurra! Brawo dla Adama! Niech żyje nam, alleluja! Niech żyje nam, alleluja! Kto? Szakal! Szakal malinowy Don Pedro, brawo dla Adama! Wspaniale się czuję, naprawdę. Jeszcze ta piękna pogoda teraz, moi drodzy, no to ktoś aż chce się żyć, kurwa. Aż chciałoby się ubrać maskę i iść do Biedronki. Pozdrawiam serdecznie.